zastanawiałem się, jakim wizerunkiem, jakim kształtem plastycznym mógłbym określić film Mowa ptaków. Według scenariusza Andrzeja Żuławskiego, w reżyserii Xawerego Żuławskiego, film, który jest rodzajem wielkiego filmowego chaosu na temat Andrzeja Żuławskiego i świata, w którym on żył i królował, świata, w którym się czuł dobrze i świata, którego już nie ma. I gdybym miał jednym zdjęciem, jednym obrazem wyrazić nastrój i uczucie, które miałem po dwukrotnym obejrzeniu filmu Mowa ptaków, to widzę tylko jeden element. Grób. Ten film jest grobem. Jest grobem nie tylko Andrzeja Żuławskiego, jest grobem twórczości Andrzeja Żuławskiego, sposobu myślenia Andrzeja Żuławskiego, pewnej wiary, dwudziestowiecznej wiary w film, który jest awangardowym poszukiwaniem piękno duchów, którzy z przyjemnością, z lubością korzystają z możliwości, by prowokować, by przekraczać granice, by poszukiwać. Ale to wszystko się w dzisiejszym świecie nie udaje już. Ten sposób podejścia do filmu jako do dzieła sztuki, jako do dzieła prowokacji, jako do dzieła czasem perwersyjnego, ale w każdym razie awangardowego działania w dzisiejszym świecie XXI wieku prawie nie ma zastosowania. Czasem się zdarzają jakieś cudowne, chwilowe błyśnięcia, ale generalnie w ogóle zanika myślenie o filmie jako o sztuce. Sztukę w filmie zajęła biznes, oczywiście, który był zawsze od początku filmu, ale w tej chwili go całkowicie, film całkowicie pochłonął, i nauka, która próbuje to systematyzować, nazywać, oglądać, przyglądać się koneksjom, związkom, cytatom, no, wszystkim, używać wszystkich tych narzędzi, które naukowcy, humaniści stosują do analizy dzieła sztuki, ale to nie jest wtedy sztuka. Generalnie sztuka i nauka się nienawidzą, więc jeśli nauka się zabiera za sztukę, to już przestaje być sztuka. A kiedy sztuka osiąga swój największy sukces i największy szczyt możliwości, wtedy nauka jest bezradna i załamuje ręce i nie wie, jak to usystematyzować. Więc tego świata Andrzeja Żuławskiego już nie ma. I w filmie Mowa ptaków, moim zdaniem napisanym przez Andrzeja Żuławskiego właśnie w taki sposób, jako rodzaj remanentu świata, z którego bez żalu odchodził. On zmienił się bardzo w ostatnich latach, bo to i wiek, i choroba spowodowały, że wyłączył się z życia, i mam wrażenie, że tylko katalogował dawniejsze możliwości. A kim był Andrzej Żuławski wtedy, kiedy był królem salonów, kiedy był pięknym mężczyzną, na widok którego odwracały się wszystkie panie, nie tylko najpiękniejsze, ale te najinteligentniejsze też, doceniając jego brawurowy dowcip, brawurową inteligencję, znakomitą erudycję. To był człowiek o pięknej duszy i pięknym ciele, który jednocześnie był odważny i niepokorny, który jednocześnie był światowcem w tym komunistycznym polskim kraju. Z cudem jakoś funkcjonował do pewnego czasu, potem z niego wyjechał i funkcjonował dalej za granicą, we Francji przede wszystkim. Ale to był też czas, kiedy komunistyczna władza mogła dawać miliony na produkcję na Srebrnym Globie, wielką superprodukcję Żuławskiemu, a potem powiedzieć, że nie będzie tego filmu, za dużo to kosztuje, nie w tę stronę idzie, co nam się podoba i po prostu spisać na straty te wydane już pieniądze. Kiedy produkowano na Srebrnym Globie, to pół Polski tym żyło. Tak, nawet ci, którzy nie mieli pojęcia o tym, kim jest Żuławski, którzy nie potrafiliby z nim rozmawiać, pewnie on też nie chciałby z nimi tracić czasu na rozmowę, bo nie spełnialiby jego wysokich intelektualnych oczekiwań. Ale nawet ci byli zainteresowani, bo ta superprodukcja z innego świata, nie tylko z kosmosu, ale z takiego właśnie świata pięknoduchów, wśród których wszystko jest możliwe, była długo realizowana. Pamiętam, kiedy znalazłem się w Jastrzębiej Górze w tamtych czasach jako dzieciak, to raz po raz słyszałem historie, legendy o tym, jak tutaj właśnie niedaleko kręcony jest film na Srebrnym Globie, a największą wtedy uwagę przyciągał fakt, że w tym filmie miała wystąpić Ewa Demarczyk, czarny anioł polskiej piosenki, czarny anioł Piwnicy pod Baranami, genialna aktorka i śpiewaczka kabaretowa, która była bardzo osobą taką z boku, nie brała udziału w życiu towarzyskim, była bardzo osobną osobą, jeśli tak można powiedzieć. I ona zgodziła się tam wystąpić. Podobno tańczyła na stołach podczas biesiad. To był świat legend, to był świat niesamowitego, triumfującego, pięknego, mądrego Andrzeja Żuławskiego. Świat, który minął. I co teraz robi, co teraz może zrobić Xawery Żuławski z tym spisem niemożności, który dostał w scenariuszu Mowy ptaków? On już tego nie kataloguje. On zresztą nie ma charakteru ojca. On nie jest facetem, który jak wchodzi do salonu, to wszyscy milkną i patrzą w jego stronę, bo on jest skromny, prędzej pod ścianami przemknie, niż zrobi wielkie, brawurowe wejście. Jest kompletnie innym typem osobowości, innym typem intelektualnym. Więc co mógł zrobić z tymi pozostałościami po ojcu? On je wszystkie starannie zebrał i zaczął wkładać do grobu, czyli do filmu Mowa ptaków. Po kolei przynosi nadzieję, skojarzenia z filmami, jakieś fragmenty osobistych upodobań Żuławskiego, ojca. To wszystko starannie i starając się nie uszkodzić, jak cenną rzecz wkłada do grobu filmu. Możemy mieć zastrzeżenia, że film jest chaotyczny. Jest chaotyczny. Że film jest anachroniczny. Jest anachroniczny. Ten film jest epigońskim pomnikiem czegoś, co odeszło i to w taki pogodny, spokojny, prawie niezauważony sposób, bo tak gasną tego typu legendy. Kiedy oglądałem Mowę ptaków 2 razy, ciągle przypominało mi się spotkanie z Jerzym Grotowskim. Bo miałem wtedy to samo uczucie. To był ten sam diapazon. Ta sama wibracja w powietrzu. I ja te wibracje odbierałem. To był Nowy Jork, Festiwal Sztuki. Jerzy Grotowski nie przyjechał już ze spektaklem, ani ze swoim teatrem, bo go nie miał. Był wielkim reformatorem, awangardzistą teatru, który głównie wtedy już żył z wykładania swojej metody aktorskiej i swoich doświadczeń na uniwersytetach amerykańskich, na całym świecie. Ale już nie było teatru. Bo on zamknął swoje doświadczenie teatralne wcześniej. Jeszcze w laboratorium Grotowskiego we Wrocławiu. Kiedy zrozumiał, że jego poszukiwanie tego, czym jest teatr, czym jest aktor, przekraczanie pewnej granicy teatru i łączenie teatru z psychologią, z seansem psychologicznym, że doszedł do końca możliwości tego działania, że dalej już jest ściana i za tą ścianą już nic nie ma. Możemy przez dziurkę w ścianie popatrzeć sobie w oczy, ale tylko tyle, ponieważ za tą ścianą nie ma teatru. Już jest tylko opowiadanie o tym, jak doszedłem do ściany. To było smutne spotkanie z Grotowskim. Spotkaliśmy się wtedy na festiwalu teatralnym, gdy występował Teatr Gardzienice. To byli ludzie, którzy no niejako wyrośli z niego i próbowali kontynuować to, czemu on zaprzeczył już. On powiedział, dalej teatru nie ma, a oni powiedzieli, ale chwileczkę, ale my po swojemu, my inaczej i my widzimy drogę. I on przyszedł zobaczyć Gardzienicę. Trzymał się z boku, był zamknięty, cichy, był zgaszony, był po wszystkim. Już się nie pasjonował, już nie miał rozpalonych oczu, już nie chciał nawet się kłócić z nimi, że oni coś robią nie tak. Już tylko obserwował. I ta wibracja była dla mnie wtedy zaskakująca i porażająca. Teraz, gdy oglądam Mowę ptaków, nie podniecam się tym rejestrem znaków twórczości Żuławskiego i twórczości filmowej XX wieku. Nie ekscytuje mnie to. I ta forma poszukiwania miejsca dla siebie, takich zrewoltowanych inteligentów, którzy nie chcą się odnaleźć w rzeczywistości i frików takich, którzy próbują jeszcze się łapać tych kawałków myślenia, czucia, wibrowania z tamtego świata, z tamtego wieku. I strasznie smutna, bo to jest takie beznadziejne działanie. Z tego nic nie ma i z tego nic nie będzie. I Xawery Żuławski w tym wszystkim tak się uczciwie zachowuje i ładnie. I nie będąc ojcem, nawet wiele z ojca zawarł w tym filmie. Mimo że myśli inaczej i myślę, że inne filmy mu, jeśli w ogóle, grają w tej chwili w głowie. Ale to była taka powinność, myślę, wobec ojca i świetnie to rozumiem. Aktorów tu cała moc jest dobrych i grających w taki interesujący sposób, szczególnie jeśli będziemy oglądali pojedyncze kawałki. No niewątpliwie Sebastian Fabiański jest jakimś odkryciem tego sezonu, mimo że był wcześniej znany, ale wystąpił jednocześnie na festiwalu w Gdyni w dwóch głównych rolach w tak różnych filmach jak Mowa ptaków i Legiony i pokazał, że jego skala możliwości aktorskich jest właściwie nieograniczona. Zaimponował mnie tym. Bardzo dobra Jaśmina Polak, Eryk Kulm. Wszyscy właściwie tu są dobrzy i nie mógłbym się do żadnego aktora z niczym przyczepić. Widzę, że Xawery bardzo starannie z nimi pracował. I myślę, że oni mieli duże pole wolności w swoim działaniu. I że umieli to wykorzystać, ale byli dobrze nadzorowani. To jest taki film, który się podoba w zaskakujący sposób młodym ludziom, chociaż ja sądzę, że oni nie mogą go rozumieć. Znaczy nie są w stanie odczytać tych wszystkich znaków. Ale potem sobie myślę, może wcale nie potrzeba odczytywać tych znaków, zostawmy to filmoznawcom, żeby oni to katalogowali, spisywali i tłumaczyli, co jest z czego. W filmie najważniejsze są wibracje właśnie. Wibracje, całe ciało jest wtedy w tej wibracji, ale przede wszystkim umysł. Te wibracje zostają na długo i te wibracje są długo potem aktywne. I dzięki nim różne sceny z tego filmu mogą się przypominać, mogą działać, mogą się włączać w nasze życie w przyszłości, za jakiś czas. Wystarczy tylko, żeby się pojawiło podobne pole wibracji dla naszej psychiki. To coś takiego jak ja z tym Grotowskim. I pod tym względem to jest unikalny film, bo niewiele jest filmów, które właśnie mogą w taki sposób, powiedziałbym, z cicha pęk oddziaływać. Trochę są jak mina piechotna. Tak sobie stanęliśmy na tym filmie, tak kliknęło i tak sobie stoimy i się gapimy. A kiedyś może wybuchnąć. Kiedyś nawet na pewno wybuchnie. Może do tego czasu już będziemy na tyle odporni, że żadna mina nam nic nie zrobi. Mowa ptaków to jest film idealny do dyskusyjnych klubów filmowych, do kin studyjnych, fajny na rozmowy o tym filmie i fajny też na takie oglądanie samodzielne, nawet kilkurazowe. I proszę, nie zrażajcie się tym, że wszystkiego nie rozumiecie. Nie musicie. To jest ten typ filmu, kiedy to jest dozwolone. Czy on mi dał satysfakcję po tych dwóch obejrzeniach? Niewielką. Ja nie byłem fanem twórczości Andrzeja Żuławskiego i to wszystko, co jest złożone do grobu w filmie Mowa ptaków, nie jest w moich oczach drogocenne. Ale szanuję to. I szanuję misję, jaką wykonał Xawery Żuławski. I myślę, że spokojnie można temu filmowi dać 5 na 10. A jeśli ktoś kiedyś krzyknie, bo mina u niego wybuchła, że jest 10 na 10 i dla niego to ważne, to powiem, tak może być i będę się z tego cieszył.